Jeden i wygląda na to, że jesteśmy na Facebooku. Póki co jeszcze nie wiem, czy jesteśmy na Facebooku, bo ja nie mam podglądu. Masz, Monika, podgląd? Jesteśmy, Właśnie, czy mnie nie ma? sprawdzam to. Dobra, to żeby tutaj nie zabierać Tak, czasu osób, jesteśmy. które jesteśmy, super, które nas oglądają, to ja w takim razie witam Hej. Was bardzo serdecznie w czwartek wieczorową porą. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, Monikę Kamińską, o której zaraz Wam opowiem, dlaczego w ogóle. Dlaczego ja ją zaprosiłam i kim jest i z jakiego powodu może być interesująca dla kobiet, a z różnych względów, nie tylko dlatego, że jest właścicielką marki odzieżowej, czyli można od niej coś kupić, ale tak również z innych względów i ja o nich też opowiem. I może ja nie wiem, czy wszyscy, którzy będą oglądać, może nie dzisiejszą transmisję na żywo, ale retransmisję, to ja może powiem parę słów o sobie. Aleksandra Frontczak-Wiś, jesteśmy zresztą pięknie podpisane. Ja pracuję jako osobista stylistka, jestem autorką no już trzech książek. Trzecia książka jest w druku, kończymy wydruk, także lada moment się odbędzie premiera tej książki. No i dzisiaj spotykamy się troszeczkę w ramach różnego rodzaju spotkań na żywo, które organizuję z osobami, które kojarzą mi się jako osoby stylowe, ponieważ moja najnowsza książka to Znajdź swój styl i tam o szukaniu stylu właśnie jest. I dlatego zaprosiłam Monikę, ponieważ ją uważam za osobę stylową, a zaraz Wam powiem dlaczego, bo to jest ważne. Także Monika, witaj, dzień dobry. Dam Ci teraz słowo, żebyś się chociaż Dobry. zdążyła przywitać. Dobry wieczór chyba już w zasadzie. Tak, Ja właśnie gram live'a od dobry ponad roku, także musicie dać mi 15 minut na rozkręcenie się. Dobra, 5, postaram się. Nazywam się Dobrze, Monika okej. Kamińska. To już powiedziałaś. Chciałam się przedstawić, ale nie wiem, czy to ma sens w takim razie. Ja może Ciebie przedstawię, ponieważ wydaje mi się, że fajnie jest spojrzeć, znaczy przedstawić nie tyle samą siebie, co jak ktoś nas przedstawia, bo ja mogę powiedzieć tak, jak ja Ciebie widzę. Gdybym miała w kilku zdaniach powiedzieć, kim według mnie jest Monika Kamińska, ponieważ no, my poznałyśmy się na jakby takich łamach zawodowych, a właściwie. Ja nawet muszę przyznać, że ja nie pamiętam, jak ja w ogóle trafiłam na imię i nazwisko Monika Kamińska, właściwie bardziej na markę. Czyli to najpierw był blog, bo jesteś od 2011, nie mylę dat, prowadzisz bloga Tak. Black Dresses? A, Black Dresses, tak. Tak, bo ja wiem, że blogerką to jesteś dużo dłużej, natomiast ten blog, który do tej pory funkcjonuje, to jest właśnie ten blog. I ja nie pamiętam, czy ja trafiłam najpierw na bloga, czy później, a później na markę Monika Kamińska. No, z wykształcenia jesteś logopedą, więc zupełnie jakby nie pracujesz w zawodzie. Nie jesteś wykształcona w tym, żeby projektować ubrania, czy w ogóle prowadzić markę odzieżową, przynajmniej nie w tym pierwszym wykształceniu, bo ja wiem, że różne szkolenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z wykształcenia logopeda, blogerka, która kiedyś została wyinstruowana, poinstruowana, jeżeli chodzi o jakość materiałów i zaczęła szukać dobrej jakości materiałów w sklepach. No i okazało się, że nie ma. Więc ta blogerka, właśnie tutaj obecna, postanowiła, że sobie uszyje to, co będzie dobre jakościowo i co będzie odpowiadało jej stylowi. Jak się okazało, że uszyła, to się okazało, że właściwie na tym blogu przecież to można sprzedać. No i się zaczęło. Czy ja dobrze to skróciłam? Tak? No, mocno skróciłaś, ale to jest w tylu miejscach opisane, że ja dlatego błagam, nie każcie nam opowiadać tego jeszcze jeden raz, bo to do tego można dotrzeć, a ja mogę powiedzieć ciekawsze rzeczy. Oczywiście, ja o te ciekawsze rzeczy, natomiast chciałam właśnie powiedzieć, jaka była trochę tak pod względem zawodowym, ponieważ ja wiem, że obserwują nas dzisiaj panie, które mogą być zainteresowane tylko i wyłącznie naszą pracą, czyli twojej jako osoby, która sprzedaje ubrania, a mojej jako osoby, która doradza w ich wybieraniu. Natomiast też obserwują nas osoby, które prowadzą swoje biznesy. I myślę, że różne takie pokazanie właśnie drogi zawodowej też jest ciekawe, więc ja ją bardzo, bardzo, bardzo skróciłam. Bo dzisiaj właśnie nie będę cię pytać o to, jak to się stało, że masz taką, a nie inną markę, bo jak sama wspomniałaś, to można znaleźć w innych miejscach. Ale będę cię wypytywała o styl, o jakość ubrań i o prowadzenie marki. Także tak jest. Takie są ramy naszej dzisiejszej rozmowy. I ja trochę od tego stylu chciałabym zacząć. Marka Monika Kamińska kojarzona jest ze stylem klasycznym. Czy ty z tym się zgadzasz, czy możesz to jakoś skomentować?
takie trudne pytania. Wiesz co, tak, no, trudno, żebym się nie zgadzała, skoro od tego zaczęłam. I taki był pierwszy koncept, czyli czarne i granatowe, eleganckie sukienki minimalistyczne i bardzo klasyczne. Ale z biegiem czasu, tak jak w każdej w zasadzie marce, musiałam zacząć wprowadzać casualowe ubrania, bo po prostu ludzie chodzą też w casualu i ja też sama tego potrzebowałam. Więc w tym momencie, w tym sezonie bardzo wyraźnie pierwszy raz idziemy dwoma torami. Robimy jedną kolekcję bardzo formalną, taką letnią, garnitury, eleganckie sukienki, klasyczne, minimalistyczne rzeczy. Drugą robimy totalnie casualową. No i to cudownie. I to cudownie, ponieważ nie wszystkie panie potrzebują bardziej formalnych ubrań, a casualowe każda z nas, obojętnie czy formalnie, czy elegancko, czy jak my chodzimy na co dzień. A czy mogłabyś powiedzieć o sobie, że masz klasyczny styl? Pewnie tak. Ale pewnie ja... Tak. Trudne jest to dla mnie pytanie, dlatego że ja z natury chyba unikam generalizowania, nazywania, szufladkowania i... Bo to, że ja tu siedzę teraz w garniturze, to jest jedno, ale jeżeli spotkasz mnie o 22 w moim spożywczym, kupującą sobie chleb na tosty i majonez do tych tostów, to będę w dresie. No właśnie dlatego o ten, bo ja trochę chciałam zapytać o to, bo pamiętam, że w jakimś wywiadzie z tobą przeczytałam, że było tam pytanie odnośnie blogosfery i bycia rozpoznawalną i było takie pytanie do ciebie, czy ty czasem jesteś rozpoznawana jako blogerka na mieście, no i powiedziałeś, że właściwie czasami nie, bo przeważnie jesteś w dresie i to mnie właśnie tak rozbawiło, bo to jest właśnie super, bo mam takie wrażenie, pracując z kobietami jako stylistka, że właśnie myślą sobie, że jak się ma swój styl, to on jest jeden i właśnie jest taki bardzo zaszufladkowany. Ja myślę, że to bardziej polega na tym, że oczywiście czasami dobrze jest coś nazwać. Mi jako stylistce łatwo nazwać, bo przynajmniej klientka wie, o czym ja mówię. Jeżeli ja powiem boho albo powiem, nie wiem, styl preppy, to one mniej więcej wiedzą, co ja mam na myśli. Natomiast nie da się żadnego człowieka wcisnąć w jeden styl. Ciężko się z swoimi pracownikami, pa. Dobra. Dobra, super. Nie ma to po prostu jak koniec jednej pracy, początek drugiej. Więc myślę sobie, że nie ma takiej opcji, żeby być tylko w jednym stylu. I teraz, czy są takie rzeczy, takie ubrania, których Monika Kamińska by nigdy nie ubrała, co byłoby poza twoim stylem? Jakbyś mnie o to zapytała 10 lat temu, to wymieniłabym ci cały ciąg takich ubrań. A w tym momencie powiem ci, że absolutnie nigdy nie powiem nigdy, bo ja już wyrosłam z, jak sama pewnie wiesz, albo pewnie nie wszyscy oglądający to wiedzą, to jak się zaczynają na przykład mężczyźni interesować klasyczną elegancją, to jest tak, że najpierw poznają te zasady, stosują je tak podręcznikowo, prawidłowo, schematycznie, no i potem są tylko dwie drogi, albo można zacząć łamać te zasady, albo można tak się zakopać w tym prawidłowym ubieraniu, że już stamtąd nie ma odwrotu. No ja poszłam w tą drogę łamania raczej wszystkiego, czego się nauczyłam. Ja myślę, że w ogóle ze wszystkimi zasadami tak jest, to nie? Żeby, nie wiem, żeby... Nie niszczyć sobie, z mojego punktu widzenia, nie niszczyć sobie sylwetki, to najpierw trzeba poznać te wszystkie takie czasami... Ja wiem, że tego nie powinnam chyba mówić, ale takie durne zasady, że jak się ma takie ramiona, to się takie nosi, a jak, nie wiem, jak się ma sylwetkę gruszkę, to się powinno tak ubierać, bo ja tego uczę. Przerwę ci, bo ja, to jest coś, co mnie nigdy mnie to w ogóle nie interesowało. W sensie ja znam te zasady, bo ja muszę uszyć klientce sukienkę na miarę i ona ma w tym wyglądać jak milion dolców. Natomiast ja jako osoba w ogóle nie odczuwam tego, że muszę mieć proporcje w ciele. Ja jestem w stanie założyć na siebie szerokie spodnie, wąską górę, na odwrót. To jest ciekawe, bo nie potrzebuję tego chyba po prostu. Wiesz co, no, wydaje mi się, że to może po prostu wynikać z tego, że masz ciało, które pozwala na zaburzanie proporcji. Tak, przeważnie. Nie. Wiesz co, mam w ciele najszersze? Nigdy nie zwróciłam na to uwagi, bo może jesteś tak ubrana, że tego nie widziałam. Plecy. Co masz? Plecy tu. Mam strasznie plecy. Szerokie plecy. Jak cała jestem S-ką, to tak tutaj, tylko że na plecach to jestem L-ką.
I to tak, że koszulę na miarę na przykład na mnie się szyje tragicznie, bo kołnierzyk inny, tutaj co innego, tutaj co innego, więc w zasadzie tu, no, tu jestem ekstremalnie szeroka. No dobrze, że nie widać. Nie, nie widzę tego. Wiesz, to jakby ja na żywo widziałam Cię zaledwie kilka razy, natomiast no, obserwuję Cię właśnie prawie codziennie na Instagramie choćby, więc nie, tego w ogóle nie widać jakby. No tym bardziej, że jak w większości się widzimy tylko tak, jak się widzimy teraz. Więc no twarze i to można jakby, natomiast nawet wracając jakby do tych zasad, nawet jeżeli są sylwetki, które mają takie proporcje, że w niewielu rzeczach mogą dobrze wyglądać, to przychodzi taki moment, kiedy zaczynamy kombinować i to jest naturalne, nie, że łapiemy te zasady i to jest w ogóle super. Ale jeżeli chodzi o, gdybyśmy tak odeszły od stylu, a skupiły się na tkaninach, bo ja generalnie bardzo, bardzo podoba mi się Twoja idea dobierania materiałów i podoba mi się to, że z tymi materiałami nie schodzisz niżej, jakością niżej, bo ja zauważyłam niejednokrotnie niestety, i obojętnie czy to będą wielkie marki, czy to będą zupełnie malutkie marki, taką tendencję, pokażmy się z dobrej strony, miejmy nawet dosyć wysokie ceny, później zostawmy te wysokie ceny, ale zjeżdżajmy z jakością w dół i zanim ludzie się połapią, to my będziemy zarabiać więcej na tych podrobionych rzeczach. No Twoja marka jest kilka lat na rynku i takie rzeczy się nie dzieją i nie spodziewam się, żeby się działy, biorąc pod uwagę, że jakość jest jedną z wartości Twoich marki. I teraz pytanie do Ciebie takie, czy jeżeli ktoś w Twojej marce, Monika Kamińska, kupi już wszystko, albo są rzeczy, których tam nie znajduje, to Ty jako osoba, która wymacała mnóstwo tkanin i jak rozpoznajesz dobrą jakość? Bo ja wiem, że to, że wełna, że bawełna, to jakby wszystkie osoby, które mnie śledzą dłużej, to wiedzą jakby co same nazwy mówią, ale no przecież wełny, bawełny, lny i jedwabie też mogą być różnej jakości. Czy to dla laika da się jakoś rozpoznać? To trzeba pomacać. Dużo razy. Po prostu trzeba pomacać, naprawdę. Nie ma na to innej drogi. Jak sama wiesz, ja od 5 lat 3-4 razy do roku jeżdżę do Włoch po prostu wybierać te tkaniny i to polega na tym, że ja siadam przez 8 godzin dziennie, siedzę u różnych producentów przy stole. Oni pokazują po kilkaset tkanin, dziennie oglądam po kilka tysięcy tkanin i po prostu to musisz dotykać. I jak już dotkniesz tego odpowiednią ilość, no to rozpoznasz po dotyku natychmiast bardzo fajną tkaninę. Chyba nie ma na to innej możliwości, szczerze mówiąc. Czyli to jest tylko i wyłącznie na zasadzie doświadczenia, czyli trzeba przychodzić i macać. I oprócz, czy oprócz samej nazwy tkaniny, czy tego macania, jeżeli ktoś ogląda w różnych sklepach różne ubrania, są jeszcze jakieś inne sposoby, żeby rozpoznać wysoką jakość? Tkaniny czy ubrania? Ubrania, całościowo. No to przede wszystkim podstawowa rzecz to przewrócić ubranie na lewą stronę. Okej. I sprawdzić szwy wewnętrzne, bo to na czym najwięcej się przycina i to wtedy widać, że to było szyte na... odczep się. To są szwy wewnętrzne i naprawdę na tym próbują przyciąć nawet bardzo duże, bardzo poważne szwalnie szyjące dla premium marek. Po prostu z wierzchu to jeszcze jakoś wygląda, a od środka postrzępione nitki, nierówne szwy, nieoczyszczone to ubranie w ogóle. Wiem z tego powodu, że sama mówiłam, musiałam odmawiać przyjęcia takich ubrań. Bo pomimo, że ja tłumaczę na wstępie wszystkim szwalniom, moje klientki oglądają ubrania od środka, co jest bzdurą, ja oglądam ubrania od środka. Większość klientek nie ogląda ubrania od środka, ale mam nadzieję, że szwalnie mnie nie oglądają. Ja muszę mieć to ubranie sprawdzone od środka, więc my je tutaj przy przyjęciu dostaw przewracamy właśnie wszystko na lewą stronę, oglądamy jak zostało uszyte. No to nawet mnie próbowano, nawet mnie
królowa angielska, próbowano na tym przyciąć, że z wierzchu wszystko ładnie, ładnie, a w środeczku wystające nitki, nierówny szew w ogóle. A my na przykład bardzo walczymy o to, żeby szwy wewnętrzne były symetryczne, bo my oferujemy na większości naszych ubrań możliwość poszerzenia, więc muszę mieć symetryczny zapas w szwie wewnętrznym, żebym mogła każdej klientce, która stoi w przymierzalni, powiedzieć, że tak, ja mogę to do 3 cm po obwodzie poszerzyć. A jak ktoś mi to uszyje takim szwem, to ja wtedy nie wiem, czy ja mogę to poszerzyć, czy nie, bo nie wiem, co jest w jakim ubraniu, więc to jest też bardzo ważne i chyba najprościej jest potem sprawdzić, jak to ubranie wygląda faktycznie w środku. Czyli generalnie najpierw patrzymy sobie na metkę, żeby jeżeli ktoś po macaniu, bo ja mam generalnie tak, że już się tyle namacałam ubrań w swoim życiu, że ja po macaniu to rozpoznam, czy to jest poliester, czy wiskoza, która udaje, nie, czy to jest jedwab, czy to jest, to jakby, ja nie mówię, że w 100%, że jestem nieumylna, ale... Zapytać, nie nabrałaś się nigdy? Nabrałam się, wiesz co, z czymś, co udawało jedwab, a był to poliester. I z ciekawości kupiłam to ubranie i wyobraź sobie, że całkiem nieźle mi się nosi. No i teraz właśnie moje kolejne pytanie. Czy poliester zawsze jest zły? Nie, ale bardzo żałuję, że zaczęłam to zdanie od nie, bo niektórzy pewnie usłyszą tylko, że powiedziałam nie. I dalej już nie usłyszą. Istnieje coś takiego jak poliester techniczny, który jest używany w odzieży sportowej, która jest bardzo droga i to nie jest odzież sportowa za 50 zł. I on jest o specjalnym splocie i to jest faktycznie oddychający poliester. To są głównie koszulki dla sportowców, więc oni muszą w tym jakoś biegać. Ale nie jest fizycznie możliwe, żeby 90% marek, które są na rynku, wmawiały, że mają ten poliester. Nie, nie, to jakby to wiadomo, bo to czasem wystarczy ubrać coś w przymierzalni i widać, ja, czy ja mam takie wrażenie, że można się w tym poczuć jak w worku. Jezu, wiesz co, ja zapomniałam o tej historii, miałam ją opowiedzieć na swoim Instagramie, to opowiem ją tutaj. Do mnie napisała czytelniczka, że ona doskonale poczuła, o co chodzi z różnicą pomiędzy poliestrem a bawełną, kiedy siedząc na ławce w parku, chyba w ciąży jeszcze wtedy była, mam nadzieję, że nie przekręcam, dostała udaru słonecznego, oparzenia słonecznego, czegoś takiego. Przegrzało, zagotowała się od tego poliestra. No co ty? Gdzieś mam z tego screena i ona powiedziała, że to był ostatni dzień w jej w życiu, kiedy założyła poliester. Także przepraszam, że się śmieję z tego, ale to już jest taka dobitna... No to jest takie ekstremum. Ekstremum hardkorowe. Ja się zawsze śmieję z tego, jak mi ludzie chodzą dookoła latem i mówią, o Boże, jak gorąco, ja chodzę w dwurzędowym garniturze latem zapięta i mi nadal nie jest gorąco, no jednak wtedy jest najbardziej odczuwalna ta różnica, czym się różni poliester od bawełny albo od wełny. No właśnie, i tutaj jest w ogóle taka jedna rzecz, bo bardzo, tak przynajmniej mi się wydaje, nie wiem, może nasza dzisiejsza publiczność jest inna, ale zauważyłam jedną rzecz, że ludzie jak myślą wełna, to myślą sweter na narty, nie? Albo generalnie w ogóle gruby sweter. I oczywiście z jednej strony my wiemy, że jak idzie się tam z mężem, partnerem czy bratem kupić garnitur, to że one są z wełny i to jakby nie jest to samo co sweter. Pobożne życzenie. Proszę? Pobożne życzenie. No, wełna tak drożeje, że zaraz jak pójdziesz z mężem albo z partnerem do sieciówki, to już nie. Nawet jeśli ci powiedzą, że to jest z wełny, to będzie miało, nie wiem, 50% wełny. Tak, no właśnie o to też chciałam Ciebie pytać, bo to też były komunikaty, które widziałam u Ciebie na Instagramie, że wełna strasznie drożeje, ale po kolei. W każdym razie wiemy to, że jest tak, no i w pewnym momencie mówisz Ty dzisiaj, że chodzisz w garniturze i czy on jest wełniany też i chodzisz w nim latem i nie jest Ci gorąco? To co akurat mam na sobie, to jest garnitur letni len jedwab wełna. Nie pamiętam w jakich procentach. A możesz wstać i się podnieść, tak wiesz, w sensie pokazać się, jak on wygląda? Teraz tak, będę kontrolować na Facebooku, jak wygląda. Jaki piękny. Ale na Facebooku jest opóźnienie, więc tak. Ja jeszcze na Facebooku nie wstałam. No, wiesz co, nie wiem, bo ja nas obserwuję tutaj na tej...
Czekaj, czekaj, już sobie zerknę na Facebooku, bo ja tutaj komentarze patrzę ale ja ci widzę, czekaj, zobaczymy, zobaczymy. U mnie Jest, wyglądasz w ja tu porządku. zaznaczę, że on jest przed poprawkami krawieckimi, on jest za duży na mnie. Muszę go sobie dowęzić do siebie, ale już nie zdążyłam, bo one wczoraj przyszły, a dzisiaj chciałam się pokazać. Piękny, bardzo super. A zdradzisz mi jeszcze, czy bluzka, którą masz na sobie, też jest z twojej kolekcji, czy to coś innego? To jest jedwab, ale ona jest uszyta na miarę. Na miarę, dobra. Czyli właśnie, czyli jeżeli takie bluzeczki bo to jest, mam wrażenie, też bardzo duża luka na rynku. Porządne topy pod marynarkę, żeby to nie był Będziemy top mieć bary. wszystko gotowe. Będą? Gotowe będziemy mieć w tym roku, tak. Szyją Pięknie. się trafarec, nie, nie szyją się, kłamie. Trafarec stoi na zapleczu. Mhm. Kamila jest kupiona, już jest u krawcowej, więc w sobotę, w poniedziałek zaczynamy je szyć. Cudownie, dobra, to cudownie, bo jedwab to jest w ogóle ekstra sprawa pod takie, bo on jest elegancki, nie jest to bawełniany top po prostu pod koszulek, tylko jest to coś, co wygląda Tak. elegancko. Super, bardzo fajnie, to nie mogę się doczekać, bo to myślę, że z punktu widzenia mojej pracy to będzie super, że będziesz miała takie coś, ale czekaj, bo teraz tak, czyli, ale wełniane garnitury, wełniane sukienki przecież były w twojej ofercie, nie wiem, czy będą w tym roku, ale były w poprzednich sezonach letnich, były wełniane sukienki na lato. Jak to Tak. No. możliwe? Jak to możliwe, że ta wełna jest taka wspaniała? A czy widziałaś kiedyś spoconą owcę? Wymyśliłam to teraz. Ale Nie, dobre. nie podchodziłam tak blisko. Myślę, że zastosuję to w kampanii reklamowej teraz na lato. Czy widziałeś kiedyś spoconą owcę? Tak, czyli Zarejestrowałam się. jeżeli nie, to znaczy, że możesz nosić moje wełniane tutaj marynarki, garnitury i spodnie. Czyli. Ja tylko powiem tak poza spoconą owcą, bo oczywiście to jest żart, ale prawdziwy. Natomiast wełna posiada właściwości termoregulacyjne i ona działa tak, że kiedy jest gorąco, to ona chłodzi organizm, stwarza pozory chłodu, jest ci chłodniej, a kiedy jest ciepło, to ona grzeje. Oczywiście do letnich garniturów używa się wełny o absolutnie innym splocie. Używa się głównie cool wool albo jeszcze cieńszych wełen tropikalnych. I my z takich właśnie garniturów, z takich właśnie tkanin szyjemy te garnitury. No jakoś Włosi w tym całe życie chodzą latem i wszyscy żyją. Ja też we Włoszech chodziłam w 35 zapięta w dwurzędówce jeszcze z koszulą pod spodem, więc to nie jest nic trudnego. Te tkaniny naprawdę oddychają i one są tak technicznie przygotowane do tego, żeby je jak najbardziej nosić latem. Gdyby ktoś chciał link jakby na tacy dostać. Gdzie Monikę można odnaleźć? Aha, nie uda mi się, bo my sobie tak mówimy, monikakamińska.com. Dobra, leci link do Moniki, jakby można sobie tam oglądać i żeby się z nią zaznajomić, zapisać się do newslettera Tak, i do tych innych super. To cudownych, tak, przejdźcie. wrzuciłam i teraz tak, na chwilę przerwę, żeby mi nie umknęły pytania i komentarze, które tutaj się pojawiły. Co my tutaj mamy? Pani Moniko, więcej rzeczy w rozmiarach XL. O to też będę pytała o rozmiary, to Wszystkie daj mi rzeczy mamy. moment. No, wszystkie rzeczy mamy w rozmiarze XL. Dobrze. Jednej bluzki nie mamy, ale nie mamy jej też Big Ses, żeby była sprawiedliwość. Okej, cholera. Cholera, no cóż. Wszystkie rzeczy mamy XL, więc to Dobrze, to teraz tak, tutaj ktoś czeka na koszulę i najwspanialsza bawełna, jaką nosiłam, to właśnie ze sklepu Moniki Kamińskiej, wspaniale. I teraz pytanie konkretne. Kasia pyta, czy są jeszcze dostępne polskie tkaniny dobrej jakości, czy tylko włoskie materiały są dobre? ja się nie spotkałam z polskimi tkaninami dobrej jakości. Nie tylko włoskie są dobre, głównie włoskie i tam jest po prostu najprościej trafić na dobre tkaniny. Generalnie dobre tkaniny produkuje się w dwóch miejscach na świecie. Po pierwsze w Bielli we Włoszech, a po drugie w Huddersfieldzie w Anglii. Ja kupuję w obydwu tych miejscach, a wynika to z tego, że w ogóle nie polecam bardzo jeździć do Bielli. Tam jest non-stop zimno i non-stop pada. I tak samo jest w Huddersfieldzie. Żeby utkać no tam głównie wełny tkają, żeby utkać wełnę, która bardzo dobrze pracuje, jest przyjemna i fajnie się ją nosi, trzeba to zrobić w odpowiedniej wilgotności, więc produkuje się te tkaniny właśnie w tych dwóch miejscach w Europie, dlatego że tam jest wilgotno, ciągle pada, jest chłodno i te tkaniny nie wysychają dzięki temu.
Bo sukienkami się ciężko szyje, to też inna sprawa. Okej, czyli Czyli wracając do Twojego pytania. No nie spotkałam się w Polsce z dobrymi tkaninami, przykro mi. Chciałabym powiedzieć, że tak, naprawdę bardzo bym chciała powiedzieć, że tak, ale po prostu ze względów klimatycznych i też chyba jakiejś tradycji produkcji tych ubrań, no najwięcej tych dobrych tkanin można kupić właśnie w Huddersfieldzie i w Bielli. No i tak już jest. Okej. Czy uważasz, że ubrania Twojej marki są drogie? W stosunku do jakości, to żałuj, że nie słyszałaś mojej klientki, która tutaj wychodziła 3 sekundy przed rozpoczęciem naszego live'a, bo pani Monika, którą serdecznie pozdrawiam, powiedziała, że biały garnitur jest za tani. Muszę otworzyć drzwi, wiesz co, pani, która pakuje paczki. Potrzebuję 3 sekundy, przepraszam. Dobrze, spokojnie, spokojnie. Tutaj w tych 3 sekund powiem a propos Chodziło. jakości i ceny. Dobra, zaczęłam właściwie zdanie a propos jakości i ceny, bo ja wiem, że te ubrania jakby nie są bardzo drogie. Oczywiście, że co jest najdroższe? Czy płaszcz jest najdroższy w swojej marce? Tak. A płaszcz, dobrze pamiętam, około 2000? W tym roku 2290, 2300, jakoś tak. To jest dosyć drogi płaszcz. Sukienka, którą mam na sobie, kosztowała około 500, dobrze pamiętam, bo ja jestem bardzo kiepska z liczb zapamiętywania. 490 Tak, no to dobrze albo pamiętam. 50. Dobrze pamiętam i Jest obiektywnie, okej. jak patrzę sobie, oczywiście ja wiem, że jakby no, nie możemy jakby porównywać tutaj, nie będziemy teraz mówić o tym, że ktoś zarabia najniższą krajową, bo to wiadomo, że to będzie wszystko drogie. Wtedy większość rzeczy jest droga tak naprawdę, jak się zarabia najniższą krajową, ale obiektywnie właśnie do jakości, to uważam, że one są całkiem w porządku. Bo dlaczego o to pytam? Zrobiłam w tym roku test. Właściwie nie za bardzo się nim chwaliłam, że go robię, ale zrobiłam, właściwie to chyba przez przypadek go zrobiłam. Kupiłam sobie 5 golfów wełnianych, takich zimowych, ale cienkich. Takich, nie takich, wiesz, ze splotem grubym, tylko cienkich golfów na przełomie jesieni i zimy. Dwa sieciówka bardzo znana, dwa sieciówka mniej znana, takie te marki, które są dostępne w Van Graaffach, Peek & Cloppenburg, czyli to jakby to nie są Zary i Reserved i tak dalej, ale ten piąty to był twój. Przepraszam, jeszcze było Massimo Dutti, no to był sześć, to sześć ich było. I generalnie ja w zimę w większości chodzę w golfach, bo mi jest po prostu zimno. Wszędzie po prostu Tak jak jest mi. zimno. Ja wczoraj też byłam w golfie, więc trochę siara. No, ja wczoraj też chodziłam w golfie. Dzisiaj byłam, no, cały dzień byłam w innej sukience, teraz się przebrałam, ale no nieważne. W każdym razie zrobiłam ten test i wyobraź sobie, twój golf jedyny przeżył ten okres, a ja naprawdę chodziłam. Ja nie mówię, że cały czas w tym samym, no bo nie mogę chodzić w 7 golfach przez kilka miesięcy, ale Ale reszta nie, moje golfu. zdziwienie nie wynika z tego, że mój golf jedyny przeżył, bo to ja się nie dziwię, że on przeżył. Byłabym zdziwiona, gdyby nie przeżył. I moje zdziwienie wynika z tego, że dlaczego inne nie przeżyły? No już ci powiem, Kupiłaś co pięć? było. Jedna sieciówka, pękły szwy w 3 miejscach. W sensie przy golfie się rozpruło, pod pachą mam dziurę, znaczy już nie mam, bo ją po prostu zaszyłam, ale i gdzieś jeszcze jeden golf w 3 miejscach. Drugi z sieciówki, zmechacił mi się w okolicy biustu. No umówmy się, że ja nie mam takiego biustu, że tu ma się na czym mechacić, no ale generalnie mi się gdzieś zmechaciło. Będzie miał każdy mężczyzna. Massimo Dutti też się zmechacił strasznie, a to było też 100% wełny. I gryzł, a swój nie gryzie. Naprawdę, ja byłam w szoku. I najlepsze jest to, że ten Massimo Dutti, nawet nie wiem, czy nie był trochę droższy od twojego. Ja nie pamiętam cen, nie? Ale dokładnie, bo te sieciówki były chyba tańsze, bo ja chyba zapłaciłam za każdy 130 zł. Więc twój jest no, niedużo droższy tak naprawdę. Ile kosztują twoje golfy? Kosztowały w ubiegłym roku 299, na pewno będą droższe w przyszłym, bo to już No to nie, ten Massimo rynek. Dutti może by kosztował też tyle samo. I muszę powiedzieć, że ja w przyszłym sezonie muszę sobie kupić każdy kolor, który tylko pasuje jakby w miarę do moich rudych włosów i do mojej urody, to ja go muszę mieć, bo to jest oszczędność pieniędzy.
Cieszę Bo klasyczne golfy będę nosiła przysłowiowo do końca życia, bo może gdyby to były jakieś, wiesz, modne wzory, modne falbanki, to może niekoniecznie trzeba inwestować, ale w golf, w który ja chodzę zawsze zimą, to naprawdę jest coś, co. Także tutaj muszę powiedzieć, że jakby organoleptycznie, jeżeli tak mogę powiedzieć, o golfie sprawdziłam i naprawdę one przeszły no, taką podstawową próbę. I ja piorę w pralce, ja nie piorę jakichś takich, nie wiesz, w masz rękach. dalej. No, jakże nawet jeżeli mi piszą, że mam prać w rękach, to ja nie szkoda, No, nie wiem, nie robię tego. na metce jest, że powinnaś prać ręcznie, ale ja przyznaję się, że też nie biorę ręcznie. Natomiast zakładam, że i ja, i ty umiemy robić pranie i nie wrzucamy do pralki golfu ręcznika i dywanka. Nie. No nie. Ja po prostu piorę je jakby wszystkie te rzeczy delikatne, piorę razem na jakimś takim programie, pranie ręczne czy pranie delikatne, czy coś takiego. No i tam Tak. się nie naciągają, nic się z nimi nie robi. Więc tutaj muszę powiedzieć, że stosunek, bo dlaczego ja zapytałam o tą cenę? Bo właśnie chciałam opowiedzieć tą historię, że stosunek ceny do jakości, bo oczywiście ja rozumiem, że 300 zł za golf, obiektywnie ktoś może powiedzieć, że dla mnie, znaczy subiektywnie dla niego, a może tak, że dla mnie to jest drogo. Natomiast właśnie trzeba sobie zadać pytanie, jeżeli to ma być coś, co jest klasyczne, coś, co będzie wykorzystywane dużo razy, no to nie jest strata pieniędzy. To ja wolę kupić jeden szary, a za rok jeden granatowy, a jeszcze może będą czerwone, a może jeszcze będą te zielone. Ja akurat mam taki beżowy od ciebie. I wiesz, i jakby, no to nie są drogie rzeczy docelowo. To Nie, lepiej tak, sobie. no, poświęcałam całą zimę, to No, to jest jakby, wiesz, za jedno wyjście to mało kosztuje, tak? To tak bym tak. powiedziała. Okej, dobrze. Czy jest pytanie, na które ja zupełnie nie potrafię odpowiedzieć? Może ty będziesz potrafiła. Czy indyjska bawełna jest bardzo dobra? To myślę, że zależy bardzo dużo tutaj u producenta. To jest 50/50. Okej, dobrze. Nie generalizowałabym czegoś takiego jak indyjska bawełna. Tutaj no, może być i bardzo zła, i bardzo dobra. To wszystko kwestia producenta. Następne pytanie od Soni. Ta sukienka czerwona kopertowa kiedy będzie? Domyślam się, że to może ta moja. Już Jestem była. malutka. Już Była? była. Chodzi o twoją. No chyba, znaczy chyba tak, bo Sonia pyta, nie wiem, jeżeli Soniu jeszcze jesteś z nami, to powiedz, czy chodzi o tą, bo pytanie było zadane 4 minuty temu, więc może Sonia nie poszła sobie i może odpowiedzieć, znaczy może powiedzieć, czy chodzi o tą czerwień, w sensie to takie wino, czy jakąś inną, bo chyba że jeszcze ta Megan, ale Megan była czerwona, była, tak? Czy dobrze pamiętam, czy nieźle Ale pamiętam? Megan nie jest kopertowa. No właśnie. Nie, ta już No była więc pewnie czerwona. chodzi o to, ale będzie jeszcze, czy nie będzie, czy już tylko denim? Wiesz co, to była taka krótka seria trochę na zapełnienie takiej luki pomiędzy zimą a wiosną, kiedy tak nie do końca wiadomo o co chodzi w pogodzie, więc się załapałaś, bo tak nie do końca wiadomo generalnie o co chodzi w tej tkaninie, bo to jest baby strux i Tak. ja nie wiem w końcu na co ja się zdecydowałam, ale my chyba nigdzie tego nie napisaliśmy, że to jest baby strux, bo strux się w Polsce niesłusznie źle kojarzy. Znaczy konotuje niesłusznie źle i trochę był to taki mój eksperyment, bo ja się totalnie zakochałam w tej tkaninie i rzuciłam się na ten baby strux od razu, jak go zobaczyłam. Ale jeżeli wróci, to wróci na jesieni, natomiast nie wiem, czy ta tkanina będzie jeszcze dostępna. No my mamy czasami takie ekstremalnie krótkie serie. Tak, no to znaczy fason jest genialny, jakby ja go uwielbiam, bo ja właściwie byłam w tym już, ja nawet w pracy, w sensie z klientem, pomimo tego, że ona ma ten kopertowy dół się tak mocno rozchodzi, więc ja tu byłam gdzieś na jakichś urodzinach, tu gdzieś z mężem na randce, tu poszłam chyba nawet do pracy kiedyś na jakieś Ale takie to akurat spotkanie, żeby sobie. napisaliśmy, że ona ma co nieco pokazać. Tak, ona ma co nieco pokazać i generalnie mi to odpowiada. Jakby ja lubię swoje nogi i wiadomo, że może jakbym szła na zakupy z jakimś klientem, to bym z niej nie poszła, bo bym się krępowała kucać, ale okej. No i teraz tak, Iwona pisze. Ach, Iwona, to ja wiem nawet jaka Iwona. Ciuchy ciuchami, a do mnie dotarły dzisiaj dwie pary butów. Piękne jutro, próba generalna jednej pary. No więc tak, buty zdecydowanie rządzą. Ja już po prostu moje baleriny już podskakują z niecierpliwością w szafie i czarne, i czerwone, kiedy wreszcie je będę ubierać w tym sezonie, bo zeszłej jesieni trochę pochodziły czarne, ale później się zima zrobiła. A Więc załapałaś się na jesieni. ja generalnie tak, ja czarne Szybko. baleriny Odrej i
Zamówiłam je tylko z powodu kształtu, bo ja nie cierpię balerin. W sensie jako Ola. Ja jako stylistka z klientkami kupuję, bo niektóre bardzo lubię, natomiast nie lubię, kojarzą mi się z takim plaskaczem Tak, to jakbyś mi coś zbieganiem, powiedziałaś. wiesz. No. Do Żabki mogę zbiec, nie? Jak mi Tak, się mąka ja też kiedyś skończy. napisałam, że w balerinach to można chodzić do spożywczego i nigdzie Tak, indziej. no właśnie. Bo Ja trzeba nie mieć. przepadam, natomiast wiem, że na przykład, nie wiem, jak, no, są osoby, którym te baleriny pasują. I muszę powiedzieć, że baleriny od Rej mi się podobają ze względu na kształt. I ja wiem, że nie każdemu się mogą podobać, bo kobiety, jak mają duże stopy, to na mnie to czasem przeszkadza, ale generalnie muszę powiedzieć jedną rzecz. Właśnie, ciuchy ciuchami. Jak gdybym miała tak zupełnie subiektywnie powiedzieć, to ja uważam, że hitem Twojej marki są, z mojego punktu widzenia, bo ja nie chodzę w garniturach i pewnie te garnitury, jakbym w nich chodziła, bo przymierzałam i się świetnie w nich czułam, tylko po prostu w nich nie chodzę. Buty. Monika, Tak, Twoje buty są Monika się genialne. strasznie śmieje, bo ja kiedyś dałam się pociąć, że nigdy nie założę balerinek, tylko że balerinki kojarzyły mi się z takim właśnie czymś, co wygląda trochę jak kawałek kapciobandaża na nodze. I potem jak zaczęliśmy robić buty już równo rok temu, to chociaż te balerinki w sierpniu dopiero weszły, to mi przyszło do głowy, że można by było zrobić czółenko, ale bez obcasa. Wiesz, o co chodzi? Nie, że balerinkę, tylko czółenko, ale bez obcasa. No bo dużo kobiet potrzebuje czegoś płaskiego, a no to nie może wyglądać jak ta balerinka, która wygląda jak ten bandażok kapeć do spożywczego, no bo na spotkanie biznesowe w tym nie pójdziesz. No i chciałam coś, co będzie się nadawało faktycznie, żeby założyć to do garnituru i żeby pójść na to spotkanie biznesowe. I to jest po prostu czółenko bez obcasa, a balerinka to się nazywa pod SEO. Rozumiem. Okej, Tonia doprecyzowała tutaj tak, że chodzi o tą sukienkę, którą mam na sobie, więc już odpowiedziałaś. Katarzyna też powiedziała, że marzy mi się bordowa, kopertowa sukienka i zagapiła się. No więc tak, ja też czekam na bluzkę koszulową i buciki. No i teraz Monika pyta, że jest ciekawa, co pojawi się w kolekcji wiosna-lato. Czy ty nam możesz coś więcej oprócz garnituru, który masz na sobie? Nie, nie mogę Nej. i już ci tłumaczę dlaczego. Dlatego, że to się wszystko bardzo dynamicznie zmienia. I ja, dopóki czegoś nie zobaczę fizycznie odszytego w rozmiarówce w butiku, to ja nikomu nie obiecuję, co to będzie, kiedy to będzie i jak to będzie wyglądało, bo proces produkcji mamy tak ustawiony, że ja w zasadzie mogę do ostatniej chwili zmieniać zdanie, to po pierwsze, bo cały czas pracuję z konstruktorką i z krawcową i ze szwalniami, także. No jeżeli chodzi o kroje, to tutaj dużo zmieniamy, nawet na ostatnią chwilę, jak się okaże, że jakieś pierwsze testy nie wyszły zbyt pomyślnie. A druga sprawa, dlaczego ja nie chcę mówić, kiedy coś będzie do przodu, to jest taka sprawa, o której też będę mówiła u siebie niedługo, żeby to wyjaśnić, dlaczego ja nie odpowiadam na pytanie, kiedy coś przyjdzie. Dlatego, że ze szwalni przychodzą bardzo często rzeczy nie odszyte tak, jak powinny być odszyte. I, ale to nawet nie o to chodzi, że ktoś mi już to źle odszyje, ja muszę zwrócić całą partię. Przykład z białymi oversize'owymi koszulami jest taki, że szwalnia najpierw, zanim zrozumiała, o co mi chodzi w damskiej koszuli, uszytej jak męskiej, ale jednak trochę damskiej, to minęło sporo czasu. A jak już zrozumieli, to odszyli mi pierwszą partię, my ją sprzedaliśmy, nie wiem, w 3 dni, w 5, zaraz jej nie było. I ja od razu zamówiłam całą drugą partię koszul. Niestety osoba, która odpowiada za moje zamówienia, w tym momencie się rozchorowała, ktoś inny ją zastępował. I w ten oto cudowny sposób ja znałam datę przyjechania tych koszul do butiku i one przyjechały, tylko to nie były oversize'y, tylko taliowane eski. No tak, ma Więc to sens. tak, więc tutaj moi pracownicy, którzy przyjęli tę dostawę, dostali zawału i zapytali, co z tym robimy. Bo mieliśmy mieć na event przecież dostawę oversize'ów na przyszły tydzień, no i musieliśmy po prostu wszystko odesłać. Szwalnia oczywiście powiedziała, że tak, no ktoś nie ogarnął tematu, szyją to jeszcze raz, ale ja dlatego nie chcę obiecywać, co będzie i kiedy będzie, bo
różnie to się kończy. No i nie chcę, żeby ktoś sobie obiecał, że na przykład kupi sobie u mnie coś tam, a potem tego nie będzie, albo nie wiem, skończy się tkanina, albo nie wiem. Różne rzeczy się dzieją, naprawdę. Skóra do butów się skończy. Obiecam komuś pudrowo-różowe buty i powiem, że tak, będą, 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 a wiesz, jak się kupuje rzeczy od Włochów. Chociaż akurat ja mam całkiem dobre, całkiem dobrą współpracę z Włochami, a potem powiedzą, że tego nie ma, albo tamtego nie ma, a myśleli, że było, a na magazynie się zgubiło, a coś tam, a coś tam, a coś tam. Więc ja przyjęłam taką zasadę, że pokazuję fizycznie tylko te rzeczy, które faktycznie już, i mówię o nich, które faktycznie już mam i jestem w nich w 100% pewna. No, nie jeden raz się nam tak zdarzyło, że na przykład ktoś tkaniny pomylił, coś miało być pokrojone na sukienkę, zostało pokrojone na bluzkę, albo na odwrót. Ojej, no to faktycznie wcale się nie dziwię, że nie obiecujesz, a wiemy w takim razie, że będzie więcej casualowych, tak? Że będą te dwie linie dla osób, które chciałyby bardziej swobodne ubrania pod względem wydźwięku, to jak najbardziej. Agnieszka pyta, czy za uszycie sukienki na miarę z kolekcji jest jakaś dopłata oprócz podstawowej ceny podanej na stronie? My nie mamy cen szycia na miarę podanych na stronie. To Więc. może chodzi o to, że cena sukienki w ogóle. Agnieszko, jeżeli jesteś z nami jeszcze, to doprecyzuj proszę pytanie, to wtedy będzie. O, szycia na miarę wyceniamy indywidualnie, no bo jak szyjesz kolekcję i szyjesz 50 czy 100 sukienek, to zamawiasz kilka belek tkanin, więc płacisz odpowiednio mniej. A jak szyjesz jedną sukienkę na miarę, to zamawiasz 1 metr tkaniny, albo 2 metry tkaniny, albo 3 metry tkaniny, no i ta cena rośnie tak po prostu. Poza tym my szyjemy bespoke, czyli to jest 5 przymiarek krawcowa, indywidualny trafaret i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko musi być wyceniane indywidualnie przy sukienkach akurat. A czy jeżeli chodzi o szycie na miarę, to jest coś takiego, że pierwsze szycie jest jakieś droższe, a później jest już taniej, skoro trafaret już tej osoby jest? Nie, nie ma Nie. czegoś takiego? Nie, Nie. okej, właśnie tak byłam ciekawa. Nie, bo to jest, no za każdym razem od nowa zamawiasz tkaninę. Te tkaniny się mogą zmieniać. Nie dasz mi gwarancji, że za każdym razem wybierzesz dokładnie tą samą tkaninę, że ona się będzie szyła tak samo, że twoje wymiary się zupełnie nie zmienią i tak dalej, i tak dalej. Okej. Kolejne pytanie mamy od Soni. Czy kolekcja sukien ślubnych będzie atrakcyjniejsza? Lubię klasykę, ale jeśli chodzi o suknie ślubne, to suknie nie są z mojej bajki. Nie, Czyli weszliśmy buty w ślubne, weszliśmy w tym roku w buty ślubne, suknie ślubne są z ubiegłego roku, z 2018. W tym roku postanowiłam zrobić kolekcję butów ślubnych i prawdopodobnie w tych butach już do końca tego roku pozostaniemy. Nie wiem, co zrobię za rok, no na razie to są buty ślubne, po prostu siadły fajniej niż suknie. No i tyle. ma to sens. Kolejne pytanie, czy pojawią się w ofercie topy z wełny merino, cienkie pod elegancki kardigan na szerokich ramionczkach? Wszystko tak, ale nie z wełny merino. Okej, okay. Czemu nie wełna merino w takim razie? Bo czemu? Bo znalazłam inną tkaninę, ale jeszcze ci nie mogę powiedzieć, bo nie przyszła. Okej, dobra. Zapłaciłam, więc jak nie przyjdzie, to będzie nie za dobrze. Rozumiem. Ale mamy fajną tkaninę na właśnie teraz, bo te jedwabne, o których rozmawiałyśmy, które zaczniemy szyć w poniedziałek, no i tutaj to już naprawdę nie wiem, co by się musiało stać. Krawcowa musiałaby ze spódnicą pomylić. Mam nadzieję, że tego nie zrobi, żeby to nie wyszło. No to te jedwabne będą na cienkich ramionczkach, takich spaghetti, ale planuję też zrobić takie trochę szersze. No i na nie mam tkaninę, z której nigdy wcześniej nic nigdy nie szyłam. Biłam się o nią, znaczy szukałam jej 2 lata ostatnio na targach w Mediolanie, jak byłam. Przez ostatnie 2 lata jej szukałam, dopiero udało mi się ją teraz znaleźć. Kupiłam od razu chyba 5 czy 6 belek, ale ona jeszcze nie przyszła i jeszcze nie uszyliśmy tego topus, więc nie chcę obiecywać, że będzie coś takiego. Natomiast na Ale pewno to będzie piękny. taki całoroczny top, czy taki letni? Letni. Letni, dobra, okej. No to też jestem bardzo ciekawa, bo topy to w ogóle uważam jest. Ja mam takie wrażenie, że w ogóle na wielu klasycznych rzeczach to jest taka luka w rynku.
Ja wiem, że jest wiele w ogóle, ale naprawdę porządny A to. wiesz, dlaczego to jest taka luka w rynku? Nie. Bo wydaje mi się, że dlatego, że wszyscy by chcieli, żeby to kosztowało max 90 zł, a tego się nie da wyprodukować w tej cenie w dobrej jakości. Bo musisz zapłacić, bo to jest mała rzecz, tak? Trudniej się płaci za małą rzecz, wyższą sumę. No jednak, a jednak to szycie nadal kosztuje. I żeby te szwy wyszły w tym topie prosto i nie skręciły się w praniu, to też jest sztuka i to duża naprawdę. A czy powiedzmy właśnie z tym skręcaniem topów, koszulek i w ogóle innych rzeczy przy praniu, czy to jest kwestia złego wykroju, czy to jest kwestia złej tkaniny? Jak zapytasz szwalnię, to ci powiedzą, że tkaniny. Jak zapytasz konstruktora, to ci powiedzą, że szwalni. Okej, to nie pytam. Bo ja kiedyś słyszałam taką teorię i jakby przyjęłam ją za prawdziwą, no bo nie znam innej, że po prostu jest coś, wiesz, że jakby, że powinno się kroić w jakąś stronę tamtej wątku i osnowy, a ktoś wykroi w inną i wtedy to się tam krzyż jakoś, coś się z tym robi. Ale to się tyczy wszystkich tkanin. Jak po prostu układa się na trafaret na tkaninie, to tkaniną można kręcić, albo można. Trafaretem i tkaniną można kręcić, albo nie można kręcić, więc to przy topach nic nie ulega zmianie. Natomiast no to jest trudne, bardzo trudno jest znaleźć tkaninę na top, która jest bardzo dobra, bo to nie jest coś takiego, że można sobie uszyć top z wełny. One jednak, my mieliśmy kiedyś bluzki z wełny, ale one są dość takie sztywne. Ja nawet mam w swojej szafie pięć, które się nie mieszczą. Po prostu wychodzą takie. No, fajnie znaleźć taką bardziej lejącą się tkaninę, moim zdaniem. No i taką znalazłam. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że to wyjdzie. I że to No, już to tak, wyjdzie. trzymam kciuki. Czy mogłabyś powiedzieć tak już na koniec trochę, bo to jest czas jakoś, ja mam tutaj w ogóle jeszcze tyle pytań, ale czas jest nieubłagany, a nie chcę tutaj trzymać, wiesz, po nocach nikogo, ani ciebie, ani osób, które będą nas oglądać, czy teraz oglądają, czy będą oglądać jutro, pojutrze i tak dalej. Czy jest coś takiego, czym mogłabyś się tutaj powiedzieć, cię bardzo zaskoczyło w prowadzeniu marki odzieżowej i obojętnie, czy to będzie coś z punktu widzenia prowadzenia biznesu, czy z punktu tej produkcji odzieży? Ale jedna rzecz. No, nie wiem, już tak może wiem. A mamy czas do północy? Znaczy, Bo ja potem wiesz co, ja zamykam bym i mogła, robię live'a u tylko. siebie na Instagramie. Jezu, nie wiem. Mnie to codziennie coś zaskakuje. Ja kiedyś byłam na takim szkoleniu, którego tematu już nie pamiętam, ale zapamiętałam z tego szkolenia jedną rzecz, że zarządzanie marką modową to jest codzienne zarządzanie kryzysem. I taka jest prawda. Kryzys w zarządzaniu marką to jest konstans, to jest po prostu coś stałego. Codziennie jest jakiś fuck up i po prostu wstaję rano i zastanawiam się tylko, czy uda mi się to wszystko rozwiązać do wieczora. I fuck upy są dosłownie na każdym możliwym poziomie. No, jeżeli coś gdzieś może pójść nie tak, to na pewno pójdzie nie tak. I ja kiedyś strasznie z tego powodu płakałam, cierpiałam i uważałam, że to jest masakra, a teraz już po prostu przyjęłam, że tak wygląda moja praca i po prostu nie traktuję tego jako kolejny fuck up, tylko po prostu kolejną rzecz do zrobienia dzisiaj, tak? Tu się pojawił problem, więc trzeba go rozwiązać i tyle. Natomiast zaskakuje mnie codziennie mnie coś zaskakuje. Nie wiem, musiałabym naprawdę do północy o tym mówić, ale taka jedna rzecz. Nie wiem. Nie wiesz. Nie wiem. Cześć, staram się ci Dobrze. wpisać, żeby jednak jakąś konkretną odpowiedź udzielić. Wiesz, może coś przyjdzie do głowy, bo ja mam jeszcze takie jedno małe pytanie, które mam zapisane. Czy jest taka rzecz, tak od początku istnienia twojej marki, która sprzedawała ci się najlepiej? Szara wełniana czapka, smerfetka. A, to nie jest od początku mojej marki, no ale już. Ale tak nie, w ogóle, w tym sensie nie mówię, że w tym sezonie, tylko w ogóle w całości, nie? Czyli smerfetka. Chyba największy. Ale nie wiem, czy od Rej Balerinki nie. O, to mogę powiedzieć swoją drogą. To było coś, co mnie rok temu zaskoczyło. Mówię o tych balerinkach od Rej. Aha, no właśnie. Daję wyżej, dasz wyżej, bo akurat napis twojego imienia i nazwiska, czyli ten, za...
Podgląd mi się w laptopie wyłączył, więc nie widzę, więc musisz mi. Aha, to musisz trochę wyżej jeszcze. Jeszcze? Wyżej, wyżej. O, właśnie teraz, tak, teraz dobrze widać. Te balerinki, które w tym momencie najprawdopodobniej pobiły czapkę smerfetkę, my wprowadziliśmy w zeszłym roku do sprzedaży we wrześniu i osoba, która koordynuje moją produkcję butów, powiedziała mi, że to nie jest realne, żeby sprzedawać balerinki we wrześniu i nikt nie sprzedaje balerinek we wrześniu i nikt nie zamawia balerinek na jesień i ja tego nie sprzedam. I od pierwszego dnia to jest hit sprzedaży. Dobra, to teraz już naprawdę, naprawdę ostatnie, ostatnie pytanie. Nie wiem, co ty myślisz na ten temat, ale uważam, że Monika Kamińska, marka Monika Kamińska, odnosi sukces. Ja tak nie chcę pytać o twoje subiektywne, bo może ty masz jakieś swoje tam cele i będziesz wtedy się ten, ale generalnie można powiedzieć, że to nie jest coś, co ledwo wszędzie. I bo, zresztą też nie znam twoich jakby wyników finansowych, ale z punktu widzenia jakby mnie jako odbiorcy, to wygląda na to, że są rzeczy właśnie, które są hitem, że kobiety dopytują, że coś przychodzi do ciebie i za chwilę znowu tego nie ma, bo wszyscy wykupili. Z mojego punktu widzenia to tak wygląda całkiem nieźle, nie? Z sukcesem. Jeżeli chciałabyś powiedzieć osobie, która rozpoczyna jakiś swój biznes, niekoniecznie z twojej branży, ale jakikolwiek inny, jako przedsiębiorca, co jest jedna, trzy rzeczy, bo ja wiem, że pewnie do północy byś mogła opowiadać o tych poradach, ale taką poradę, coś takiego? Chyba moich odbiorców nie zdziwi w ogóle. Uczcie się. Terror nauczycielki wjechał. Po prostu się uczcie. Nie ma takiej możliwości, że jest jedna porada, trzy porady. Ja ci mogę dać teraz trzy porady na 28 marca 2019, jak rozwijać swoją markę. Te trzy porady za miesiąc będą inne. W zasadzie dlatego jest to jedna porada, trzeba się jak najwięcej uczyć i uczyć na ten temat, co się sprzedaje, czyli ja się uczyłam od krawcowych, konstruktorek i konferencje, szkolenia, miliony książek, jakieś studia, to po prostu tylko bezustanne poszerzanie wiedzy jest w stanie doprowadzić markę moim zdaniem do rozwoju, bo jeżeli ja bym zatrzymała, bo ja, tego nie powiedziałyśmy na początku, ja jestem z trzeciego wykształcenia PR-owcem. Więc ja wiedziałam, co robię otwierając markę i wiedziałam, jak ją otworzyć, tylko że gdybym opierała się tylko na tej wiedzy PR-owej, którą miałam te 5 lat temu, to pewnie sprzedawałabym 5 sukienek teraz może nadal, albo w ogóle nie miałabym tej marki. Generalnie cały czas musiałam się uczyć kolejnych rzeczy i kolejnych rzeczy i kolejnych rzeczy i generalnie 3/4 mojego wolnego czasu to jest cały czas uczę. Jest jedyna porada. Nigdy nie ma takiego momentu, jak macie własną markę, że umiecie wszystko, wiecie wszystko i wszystko jest ustawione jak najlepiej. Powiem coś ekstremalnie banalnego, ale świat się teraz tak szybko zmienia, że jak wypadniemy na pół roku, to no niestety jesteśmy w plecy. Uważam, że to jest bardzo dobra porada, aczkolwiek myślałam, że udzielisz innej. Bo ja ci to pytanie trochę zadałam i myślałam, że powiesz coś innego, że motywacja to bzdura. Ale co? I że motywacja... Że motywacja to bzdura, że generalnie nikomu się czasami nie chce, trzeba po prostu usiąść i robić. Mówię najczęściej. Bo mam wrażenie, że właśnie to jest taka rzecz, którą o której ty często mówisz na Instagramie. I może wiesz, nie opowiadasz o szkole, no i o książkach opowiadałaś też ostatnio, ale opowiadasz może tam czasem, że jesteś na jakimś szkoleniu. Natomiast mam wrażenie, że to jest taki w ogóle super, super, super przekaz, bo po którym ja się rękami i nogami podpisuję, bo. No motywacja jest przeceniana i ludzie myślą, że jak wstają i nie na, wiesz, nie, anioł nie usiadł na ramię i się w ogóle, nie wiem, nie tutaj nie pierdzi serduszkami, to jakby nic nie można zrobić. I ja sama muszę przyznać, że ja mam czasem nawet taki cały miesiąc, że mi się codziennie nie chce. Tak po prostu, nie? Tak nie wiem, mam gorszy, nie wiem. Było przesilenie marcowe, to mi się coś chciało. No właśnie, to jest tak, czasami, wiesz, czasami po prostu... przesilenie. Są jakieś, nie wiem, tu jakieś pełnia księżyca, tu jakieś zaćmienie księżyca, tutaj jakieś, nie wiem, czasami sprawy rodzinne nas po prostu, wiesz, wytrącają z równowagi,
I myślę sobie, że jak ktoś chodzi do roboty i pracuje, nie wiem, w spożywczym, to tam się go nikt nie pyta, czy jest zmotywowany, czy nie. Trzeba tam chipsy na półkę rozłożyć i to robi. A jak się zaczyna swój biznes, to ludzie czekają na motywację i na w ogóle, nie wiem, na iskrę bożą jakąś, żeby ich tam No tak, kopnęła i pierwsi żeby to to tak, poszło. po pierwsze czekają na motywację, a po drugie czekają na to, aż padną na taką jedną rzecz, która sprawi, że zarobią górę pieniędzy i nie będą musieli robić nic poza tym. Więc po pierwsze takiej jednej rzeczy nie ma, a po drugie, jak już wpadniecie na ten miliard rzeczy, które pomogą wam zarobić dużo pieniędzy, to ja uprzedzam, że potem jest jeszcze więcej pracy. Tak słyszałam. Tak, właśnie. Tym optymistycznym akcentem chciałabym, Monika, podziękować Ci za nasze spotkanie. Mam wrażenie, że zawsze tak jest, że ja mam strasznie dużo pytań i mi się wydaje, że te 45 minut tam no, przyciągnęłyśmy trochę, że to jest tak strasznie dużo i po prostu ja je wszystkie zadam i oczywiście okazuje się, że w międzyczasie wyskakują dużo ciekawsze pytania i się nie zdążę wyrobić ze swoimi nawet, ale cieszę się, że to odpowiedziałyśmy na parę rzeczy z komentarzy osób, które były zainteresowane konkretami Twojej marki. Oczywiście no link do marki jest w sensie do strony internetowej, także ja będę namawiała do tego, żeby spróbować balerin i golfów, bo to są dwa moje ulubione produkty. Mam też product placement to był. To był product placement. Zdecydowanie. W każdym razie, Monika, dziękuję Ci bardzo, że znalazłaś czas dla nas tą wieczorową porą. Mam nadzieję, że dziewczyny będą mogły przez tego live'a poznać Ciebie jako dziewczynę po prostu trochę lepiej i będą mogły pośledzić się trochę na Instagramie, obojętnie, właśnie bardziej chyba na Instagramie Black Dresses niż na Monice Kamińskiej, bo tam Ciebie jest więcej i Twoich złotych myśli, i Twoich przemyśleń, biznesu. Autopro polskiego Instagramu, zapraszam, ja zaraz zrobię live'a u siebie, bo tak mnie zmotywowałaś tym, że mnie zaprosiłaś do siebie, że ja myślę sobie, kurczę, to może dwa w jednym zrobię i chyba zrobię zaraz. Dajesz, dajesz, będę cię zaraz tutaj, wiesz, oglądać na Insta Stories. W każdym razie dziękuję Ci bardzo, że byłaś. Dziękuję wszystkim Cześć, osobom, dziękuję za zaproszenie. Które były z nami na żywo, zadawały pytania. Te osoby, które będą z nami później, będą zadawać pytania. Jeżeli będą jakieś merytoryczne, to ja będę Cię tutaj, wiesz, dopytywać jeszcze. W każdym razie Ania pisze, że wspaniała wiedza i dziękuję. Ktoś pisze, że nie ma. Beata pisze, że balerin już nie ma. To teraz patrz, uwaga. Nie wiem, czy będzie widać. Nie wiem, jak mam odwrócić kamerę, żeby było widać. Nie, jest dobrze. Widać? Widać. Przyjechała dostawa dzisiaj. Wspaniale. Wspaniale, ekstra. Cieszę się bardzo, że są. Musimy przyjąć dostawę, więc to się też tak nie robi, hopsiu. Ale tutaj, proszę bardzo, cała ścianka z balerin jest. No to cudownie, to cudownie. W każdym razie Katarzyna pisze, że interesująca rozmowa. Tola pisze, że super ciekawe spotkanie. Elwira pisze, że dziękuję, także ja już nie będę tutaj czytać wszystkiego. W każdym razie my dziękujemy, tak, my dziękujemy za Waszą obecność. No i co, miłego wieczoru życzę wszystkim Wam na te jeszcze ostatnie godziny. No ja kończę dzisiaj pracę, bo jutro o 7 znowu zaczynam, także się muszę zebrać do domu i się jakoś zregenerować. Także dzięki jeszcze raz, czy jakieś ostatnie trzy słowa, Pani Moniko, do publiczności? Uczcie się. Uczcie się. Na razie. Dzięki. Pa. Ah.